Powoli zaczynać. Dzień dobry raz jeszcze. Ja się nazywam Kamil Fyszka i w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej mam przyjemność poprowadzić, moderować nasze dzisiejsze spotkanie, zresztą drugie w tym tygodniu. Wczoraj z częścią państwa widzieliśmy się na webinarze dotyczącym funduszy z KPO. Dzisiaj troszeczkę zmieniamy temat. Będziemy rozmawiali o transformacji energetycznej w przedsiębiorstwie i o wszystkim, co się z tym łączy. W tym celu nasze dzisiejsze spotkanie, jakby głównym jego bohaterem, będzie pan Marcin Zubrycki z firmy LNUR2. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, cześć. Zanim oddam Ci głos, kilka informacji stricte technicznych. W trakcie całej prezentacji, Marcina, mogą Państwo zadawać pytania w odniesieniu do tematu naszego dzisiejszego spotkania poprzez panel QA, który znajduje się w dolnej części Zooma. Po prezentacji postaramy się na jak najwięcej pytań Państwu odpowiedzieć. Po naszym dzisiejszym spotkaniu w mailingu tradycyjnie dostaną Państwo również prezentację, którą zaraz Państwo zobaczą. I trzecia, ostatnia rzecz, zanim zaczniemy, pozwolę się podzielić dosyć świeżą informacją, bo zaledwie z wczoraj. Krajowa Izba Gospodarcza wczoraj opublikowała przetłumaczone na język polski, zweryfikowane przez ekspertów, tak zwane dobrowolne SRS-y dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które nie są zobowiązane do raportowania finansowego dobrowolne SRS. Znajdą je Państwo na naszym LinkedInie Krajowej Izby Gospodarczej na profilu ESG Standard, również na LinkedInie i oczywiście na naszej stronie internetowej. Polecam wszystkim Państwu zapoznanie się z tym dokumentem. E, tak jak powiedziałem, dotyczy ono przedsiębiorstw, dla których raportowanie nie jest obowiązkowe, ale jednak jest istotne, jeżeli na przykład pozostają Państwo w, w ramach łańcucha wartości firm do raportowania zobowiązanych. Dokument nie jest długi, a Warto się o tyle z nim zapoznać, że pokazuje, z czym mogą Państwo w przyszłości się mierzyć i w jakim kierunku należy przedsiębiorstwo prowadzić. A kwestie energetyczne też tam się pojawiają i w ten sposób prawie że płynnie przejdziemy, Marcinie, do Twojej prezentacji. Oddaję Ci głos, przypominam Państwu o możliwości zadawania pytań. Dziękuję serdecznie, witam szanownych państwa. Dwa słowa o mnie. Ja w zasadzie od ponad 10 lat jestem związany z, branżu, z branżą energetyczną w szeroko rozumianym doradztwie, w którym transformacja energetyczna w zasadzie od samego początku była takim punktem dominującym, natomiast no, z uwagi na różne okoliczności nie było takiego zainteresowania jak przez ostatni, przez ostatni rok. Różne są tego powody. Jedni mają powody finansowe, drudzy mają powody ekologiczne, Trzecie, trzeci, trzecia grupa ma powody takie, że są po prostu zobowiązani przez, tak jak tutaj wspomniał kolega, przez łańcuch dostaw czy łańcuch wartości do pewnych zmian. No i tym webinarem, z uwagi na to, że mamy, mamy godzinkę, a temat transformacji energetycznej jest bardzo szeroki. Tu zdecydowałem się skupić na kilku obszarach, które z perspektywy uzysków, czyli z perspektywy nakładu pracy, nakładów finansowych i uzysku z tego uzysku w postaci redukcji śladu węglowego czy redukcji tych wskaźników, do których jesteśmy zobowiązani jako raportujący bądź jako łańcuch dostaw. A myślę, że. Ten numer dwa, czyli jakby to, że jesteśmy w łańcuchu dostaw u odbiorców, którzy od nas wymagają pewnych czynności, jest tutaj zdecydowanie dominującym, bo jak wiemy, do raportowania dzisiaj zobowiązanych jest no, relatywnie niedużo, bo to jest jakiś tam promil firm, które są zarejestrowane. W Polsce i nie tylko w Polsce. Natomiast łańcuchy dostaw już są znaczą, znacząco rozbudowane. Tutaj takim przykładem łańcucha dostaw mogą być dwie firmy, z którymi gdzieś tam mamy do czynienia bezpośrednio i pośrednio, to jest Orlen oraz IKEA, które jakby teoretycznie w całym łańcuchu one wyłącznie są zobligowane do raportowania pewnych wskaźników, natomiast no żeby to zrobić, wymagają od swoich łańcuchów dostaw pewnych zmian. No a te łańcuchy dostaw to jest kilka kilkanaście tysięcy mniejszych przedsiębiorców w Polsce, którzy mierzą się z tymi zmianami. Co mamy na myśli mówiąc transformacja energetyczna? Transformacja energetyczna jest bardzo szerokim takim zagadnieniem, natomiast my wybraliśmy takie dwa podstawowe punkty, które dzisiaj są najbardziej najbardziej popularne. Z dwóch przyczyn. Jest o nich bardzo głośno, bo ta, ta, ten ślad węglowy, czy, czy, czy odnawialne źródła energii, czy, czy zmiany źródeł cieplnych, to jest coś, co słyszymy pewnie codziennie w, w każdym medium, z jakim mamy do czynienia. Drugie, to są rzeczy, które relatywnie łatwo, łatwo zrobić. A trzecie, w momencie, kiedy je zrozumiemy i weźmiemy pod uwagę, że te świadome działania, które realizujemy dzisiaj, bez uwzględnienia pewnych warunków, które powinny być już uwzględnione, jesteśmy w stanie bardzo szybko i łatwo zmienić. I dzisiaj ta prezentacja właśnie na tym będzie się skupiała, żebyśmy zrozumieli pewne rzeczy, które możemy zrobić szybko, które przyniosą nam szybkie efekty i często one nie wymagają znaczących nakładów inwestycyjnych. I jakby w takim duchu dzisiejsza prezentacja będzie, będzie, będzie realizowana. Oczywiście, tak jak tutaj kolega wspomniał, wszystkie pytania na bieżąco, na końcu będziemy, będziemy na nie odpowiadać. Natomiast już przechodząc, przechodząc do konkretów. Transformacja energetyczna to jest wdrażanie strategii i tutaj jakby ta, to, to słowo strategia jest tutaj kluczem. Bo tak jak wcześniej wspomniałem, jakby szereg działań, które dzisiaj realizujemy w tym zakresie, czy realizowaliśmy do tej pory, to były zadania, które, które były jakby taki, taką codziennością, to znaczy, chociażby na przykład dostarczenie energii elektrycznej, wiedzieliśmy, że raz na jakiś czas przychodzi do nas ktoś, czy my się kontaktujemy z jakimś podmiotem, dostajemy ofertę, weryfikujemy firmę, weryfikujemy cenę, jeżeli cena jest tam 5, 10, 20, 50 zł niższa niż, niż inne oferty, to ją wybieramy. Dzisiaj jakby ten punkt widzenia musimy trochę zmienić, jeżeli zależy nam na tym, żebyśmy dostosowywali się do, 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 do tego, czego oczekują od nas ci gracze, którzy raportują. Raportują tą część środowiskową przede wszystkim i bez świadomej strategii, czyli bez świadomych działań, które można podzielić na krótko-długoterminowe, po prostu tego nie zrealizujemy albo zrealizujemy to w takim stopniu, że w pewnym momencie będziemy musieli te nakłady finansowe znaczące, znacząco, znaczące nakłady finansowe podnieść, z uwagi na to, że krok czy dwa kroki wcześniej nie zrealizowaliśmy rzeczy, które praktycznie były, były bezkosztowe. Dlaczego ta transformacja jest, jest istotna? No w, w, w tej części środowiskowej, raportowania SG, podstawową czynnością, która jest realizowana, to jest tak zwana ta redukcja emisji gazów cieplarnianych, czyli my mówiąc tak już w skrócie, definiujemy to jako redukcja. E e e ekwiwalentu dwutlenku węgla. Natomiast no, w, w tej definicji zawarte jest szereg gazów, e które, które wpływają na e efekt cieplarniany oraz zwiększenie efek no.. efektywności energetycznej. To zwiększenie efektywności energetycznej przede wszystkim e dotyczy działań, które pozwalają nam e ograniczyć zużycie emisji e energii pierwotnej. Co to znaczy? To znaczy to, że jeżeli dzisiaj nasz zakład zużywa na przykład na działania związane z ogrzewaniem czy z, z pewnym łańcuchem produkcji, który wymaga przykładowo 1000 MWh energii elektrycznej, Realizując działania inwestycyjne, a czasem nawet działania związane z, z reorganizacją organizacyjną, jesteśmy w stanie zmniejszyć to zużycie o procent 2, 5, 10, czasem 50, nawet w zakładach, które, które no, nie były modernizowane przez lata. I jakby te dwa elementy, czyli redukcja śladu węglowego przez redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz efektywność energetyczna, to są dwa punkty, które jakby w zasadzie realizują nam, można powiedzieć, w pełnym zakresie dwa zakresy, które są raportowane w tej części środowiskowej. Czyli zakres pierwszy to jest te wszystkie emisje gazów cieplarnianych jakie mają miejsce w firmie, czyli tutaj głównie a w zasadzie przede wszystkim mówimy o źródłach ciepła, źródłach ciepła na paliwa stałe, na paliwa wysokoemisyjne. Zakres drugi to jest zakup energii elektrycznej i cieplnej. Jeśli na zakup energii elektrycznej mamy duży wpływ i bezpośredni, jesteśmy w stanie bardzo dobrze i bardzo, bardzo, bardzo dobrze, bardzo przewidywalnie i długoterminowo zarządzić tematem. Tak przy energii cieplnej no nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza jeżeli korzystamy z jakichś układów centralnych. Tutaj jest, jest, jest to cięższe, tu będziemy musieli liczyć na, na działania jakby naszych dostawców. No i zakres trzeci. Dla mnie jest w zasadzie najbardziej istotny, bo zakres trzeci to jest zakres, w którym bardzo często jesteśmy my, jako łańcuch dostaw dla tych dużych przedsiębiorców. I tu na przykład takim przykładem z ostatnich tygodni w zasadzie, i pewnie tam później też do niego będę się odwoływał, to jest przykład podwykonawców IKEi. IKEA w ostatnich tygodniach rozesłała do swoich podwykonawców instrukcję. Oraz informacje o tym, w jaki sposób i, i czego będą oczekiwali od swoich dostawców. No i tam podstawowy, podstawowa, podstawowy element to jest element związany z odnawialnymi źródłami energii, to znaczy, żeby jakby przynajmniej w tej części energetycznej podwykonawcy byli neutralni energetycznie, neutralni jakby jeśli chodzi o ślad węglowy, czyli wykorzystywali odnawialne źródła energii, ale tu też jest taka pewna gwiazdka, bo ta gwiazdka jest bardzo istotna, o której za chwilę powiem. Dlatego te trzy zakresy w zasadzie to są zakresy, o których, w których te wszystkie działania, o których dzisiaj powiemy, bardzo ogólnie powiemy, to są działania, które przynoszą nam bardzo wymierne korzyści i bardzo wymierne efekty, i dlatego na tych dzisiaj się skupiamy, na tej części. Żeby, jakby zrozumieć, w którym my miejscu jesteśmy jako, jako Polska, jako w zasadzie nawet może nie tyle co Polska, co, co, co główni producenci energii elektrycznej w Polsce, czyli spółki państwowe. Musimy, jakby zrozumieć, jak ten rynek działa i dlaczego jest tak, że my od lat wykorzystujemy pewne rozwiązania, do których się przyzwyczailiśmy, i dlaczego te rozwiązania nie zawsze są dobre. Czy dobre w rozumieniu nie zawsze są zielone, nie zawsze są elastyczne, nie zawsze są dostosowane do naszych potrzeb. Rynek energii elektrycznej, bo to jest ta część, o której powiedziałem czyli ta zielona, zielona transformacja czyli Przejście docelowe na 100% odnawialnych źródeł energii, wygląda to tak, że my, jako konsumenci, ci odbiorcy końcowi, zarówno indywidualni, jak i, jak i, jak i biznesowi, ale no dzisiaj skupiamy się głównie, w zasadzie przede wszystkim na, na, na biznesie, możemy od, 2000, od 2007 roku wybrać dowolnego sprzedawcę, dowolnego sprzedawcę energii elektrycznej w zasadzie na całym regionie naszego kraju. Nie ma znaczenia, czy jest to wschód, zachód, południe. Jeżeli uważamy, że któryś z producentów energii, który posiada koncesję również na sprzedaż, ewentualnie sprzedawców, którzy czasem też nie mają swoich źródeł, ale to też za chwilkę, za chwilkę o tym powiem, jesteśmy do niego przekonani z jakichś powodów, tu akurat z powodów przede wszystkim związanych z ESG, My taką umowę możemy, możemy podpisać na sprzedaż energii, która zupełnie nie wpływa na całą infrastrukturę, którą mamy. Mapka, która tutaj jest zaprezentowana, to jest mapka jakby części dystrybucyjnej, czyli tej części, która dzisiaj nadal regulowana jest, jest przez URE, jest dość mocny podział regionalny. Miejmy nadzieję, że prędzej czy później to się zmieni tak jak ze sprzedażą, bo. Myślę, że wtedy zdecydowanie szybciej można byłoby realizować pewne inwestycje w infrastrukturę, o których jakby jest głośno i, i wiemy wszyscy, że dzisiejsza infrastruktura elektroenergetyczna w Polsce no, jakby jest no, przestarzała to mało powiedziane, bo statystyki pokazują, że mamy tam infrastrukturę powyżej 60%, która ma nie mniej niż 40 lat. Wiemy, że zmieniamy się, wiemy, że transformujemy się jako Polska, co powoduje, że tak naprawdę ta, te inwestycje nie nadążają. Natomiast no, nadal mamy podział regulowany. Występuje pięciu dystrybutorów największych. To jest bardzo ważne też z perspektywy tego, żeby zrozumieć, jak dzisiaj wygląda też podział na, na te firmy, które zajmują się sprzedażą. Oczywiście występują lokalni mikro dystrybutorzy, na przykład galerie handlowe czy jakieś takie większe, Osiedla mieszkaniowe, gdzie mamy sytuację na przykład nie wiem, w Warszawie czy pod Warszawą, mamy bardzo duże osiedle, gdzie dystrybucją jest polenergia, no ale powiedzmy, że to są jakieś tam promile w skali, w skali, w skali polski. I dlaczego o tym mówię? No dlatego o tym mówię, że jakby to jest jeden z elementów, który w strategii przygotowania i przejścia na zieloną energię musi zostać uwzględniony. To znaczy, że nie jesteśmy uzależnieni od tego, do czego historycznie się przyzwyczailiśmy. To jest jakby pierwsza podstawowa rzecz. A dlaczego to również mówię? No, dlatego, że statystyki z URE pokazują, że od 2007 roku do, do, do w zasadzie końca 2023 roku e, sprzedawcę, czyli podmiot, e, który ma świadomość o tym, że może wybrać inny, e, inną spółkę obrotu, która będzie dostarczała mu energię, to przede wszystkim było. Perspektywy ekonomicznej, natomiast no, ta ekonomia e, za chwilę gdzieś tam e, trochę zaczyna współpracować z ekologią, natomiast w dalszej części pokaże, że, że jakby ekonomia nadal jest tutaj kluczem. E, wynika, że do tej pory zmieniło e, tam niecałe 240 tysięcy odbiorców e, sprzedawcę. Co przy statystyce e, firm, e, które są aktywne e, w latach 12-21, a referujmy do tych lat, powiedzmy, poprzednich. To statystyki pokazują, że tylko 13% w tym najlepszym takim momencie, gdybyśmy porównali sobie do 2013 roku, 13% odbiorców liczonych jako MŚP i duże przedsiębiorstwa zmieniło sprzedawcę. Dlaczego? Przede wszystkim z dwóch powodów. Pierwsza to jest niewiedza. I Państwo jakby tutaj interesujecie się tematem i pewnie większość z Was jakby tą wiedzę ma, natomiast no to powiedzmy, że jest grupa taka mało, mało referencyjna, natomiast no nadal ponad 2 miliony przedsiębiorców korzysta z energii elektrycznej, która jest dostarczana przez tak zwanych sprzedawców zas zasiedziałych, czyli tych sprzedawców, którzy kiedyś, Realizowali również czynności sprzedażowe, też regulowane, na tych samych obszarach, na których pokazywałem jako dystrybucja. Czyli na przykład na PGE dystrybucja. Statystycznie 8 na 10 klientów korzysta nadal, nadal z energii od PGE sprzedaż. Co to powoduje? Powoduje to to, że w momencie, w którym przechodzimy na zieloną energię, to znaczy Chcemy, aby 100% energii, która jest dostarczana do nas, była energią zieloną i spełniała pewne warunki, które, od których albo wymagamy sami od siebie, albo wymagają od nas nasi partnerzy w łańcuchu dostaw. I teraz przechodząc do, przechodząc do statystyk. Statystyki ogólne w Polsce mówią, że w zeszłym roku około 27% energii osiągnęliśmy z odnawialnych źródeł energii. Czyli odnawialnych źródeł energii, licząc te źródła bez gazu, bo, 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 bo gaz i atom w, niedawnej, w niedawnych jakby uwarunkowaniach też został zaliczony do odnawialnych źródeł energii, trochę w innym, w innym kształcie, ale referujmy do tych takich odnawialnych źródeł, które dzisiaj są rzeczywiście tak z perspektywy racjonalnej odnawialne. Mamy 27%. Ja tutaj dałem przykład struktur paliw z trzech największych producentów państwowych. Jak można zauważyć, no tutaj jakby od 24% od 20, przepraszam, mniej więcej, procent do 28%, to są paliwa odnawialne, które tą energię nam produkują i wrzucają nam do sieci. Dlaczego to pokazuje? No pokazuje to z tej perspektywy, że za chwilkę dojdziemy do momentu, w którym zdecydowana większość klientów, którzy albo są świadomi, albo za chwilę będą świadomi, będą musieli, będą zmuszeni do tego, aby wykorzystywać zieloną energię w 100% w swoich przedsiębiorstwach. Zieloną energię, i tak jak powiem za chwilę, zieloną energię taką w prawdziwym tego słowa znaczeniu, czyli po, 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 popartą gwarancjami pochodzenia. Bo to też jest niejednoznaczne. Oznacza to, że chcąc, nie chcąc, i tak będziemy musieli zacząć wybierać sprzedawców alternatywnych, czyli firmy, które będą w stanie nam dostarczać tą energię. Bo jakbyśmy sobie teraz wyobrazili model, w którym od nowego roku większość MŚP czy większość biznesu, będzie zmuszone do wykorzystania zielonej energii, a zakładamy, że te główne państwowe spółki te, tą zieloną energię mają w tam powiedzmy w maksymalną 30%, no to jakby wystarczy, wystarczy jakby policzyć procenty i dojść do wniosku, że za chwilę popyt znacząco będzie przewyższał podaż i Świadomość długoterminowa pewnych rozwiązań, które funkcjonują na rynku, będą kluczowe w tym, żeby zapewnić sobie spokój na, 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 na lata, bo, bo modele, które dzisiaj występują na rynku, pozwalają zapewnić sobie spokój nawet na kilkanaście lat, a w takiej powiedzmy prostej konfiguracji pewnie do pięciu, sześciu, siedmiu lat jesteśmy w stanie. Jakby przygotować modele, które, które dadzą po prostu spokój, spokój w kontekście zarówno ekonomicznym, jak i, jak i tej części ekologicznej. To e, takim wstępem, e, przechodzimy dalej. E, to jest też taki ciekawy temat, i, i temat, który wraca jak bumerang przez ostatnie miesiące, przynajmniej z mojej perspektywy. To znaczy, czy zielona energia czy energia wyprodukowana ze 100% zZ jest zieloną energią. I czy ta zielona energia jest zawsze energią, która pozwala nam na raportowanie redukcji śladu węglowego przy raportowaniu ESG. No i tu mamy pewien dysonans w podejściu w podejściu formalnym, bo z perspektywy naszych klientów klientów mam na myśli na przykład nie wiem przy Produkcji, produkcji czy przy, przy przetwórstwie spożywczym. Załóżmy, że są to jabłka. Produkujemy jabłka, pakujemy je w ekologiczne opakowania, naklejamy naklejkę, że te jabłka zostały wyprodukowane w 100% z zielonej energii. No i to jest prawda. To jest prawda, jeżeli oczywiście mamy Dostarczoną energię z podmiotów, które tą energię produkują z odnawialnych źródeł, dają nam to, na, na, na to certyfikat. Nie mówimy jeszcze o gwarancjach pochodzenia. Certyfikat, czyli, czyli taki, powiedzmy, kawałek papierku ładnie przygotowanego, który mówi o tym, że ta energia w 100% pochodzi z energii odnawialnych, czyli że miks tego sprzedawcy, miks energetyczny, czyli jakby podział na źródła energii jest w 100% z odnawialnych źródeł, czyli w zakres tego wchodzi woda, wiatr. Słońce biogaz, czy, czy, czy generalnie biopaliwa. Natomiast dochodząc do momentu, w którym zaczynamy raportować ESG, mamy ten certyfikat, mamy, mamy audyt, czy przygotowujemy już strategię i zaczynamy weryfikować, czy oby na pewno wszystkie punkty, które zrealizowaliśmy, jeśli chodzi o zakup energii, czyli przypominam, że zakup energii jest zakresem drugim, w zasadzie, który pokrywa zdecydowaną większość zakresu drugiego, więc to jest element, na którym ja tu się skupiam, bo ten element jest bardzo istotny z perspektywy przygotowania strategii i tak naprawdę realizacji tych celów, czy realizacji celów wewnętrznych, czy zewnętrznych, tak jak w przypadku IKI. I dochodzimy do wniosku, że tak naprawdę my mamy zieloną energię. Ale ta zielona energia nie pozwala nam wyraportować tego, że ta energia jest zielona. Z jakiego powodu? Z powodu takiego, że dzisiaj na rynku polskim funkcjonuje wyłącznie jeden certyfikat, który jest certyfikatem gwarantującym nam, że ten, ta energia, która jest do nas dostarczona, jest energią w 100% z odnawialnych źródeł energii, i to jest potwierdzenie. To są tak zwane gwarancje pochodzenia. Gwarancje pochodzenia, ten certyfikat wystawiany jest przez rejestr gwarancji pochodzenia z towarowej giełdy energii. I dopiero ten certyfikat umożliwia nam bez pewnych elementów, a nawet dużych elementów greenwashingu, zaraportować to, że energia, którą konsumujemy. Jest energią z zerowym śladem węglowym, a, a zerowy ślad węglowy powoduje, że na przykład za rok 2023, zgodnie z rozporządzeniem ministra klimatu, przyjmujemy, że jeden, jedna megawattogodzina wyprodukowana w Polsce z, w tym miksie, który mamy obecnie, emituje około 650 kg dwutlenku węgla do atmosfery. Czyli no, prosta, proste, 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 proste wyliczenie. No, tutaj, w przypadku powiedzmy, zaokrąglając do 4000 MWh, to mamy 4000 razy 650 kg i to jest nasz ekwiwalent, który my, jako firma, zaoszczędziliśmy, realizując nadal wszystkie procesy produkcyjne, mając ten sam, tą samą energię, niegorszą, gorszą, nie lepszą, natomiast mamy ją neutralną. I to jest bardzo ważne, bo jakby bardzo dużo firm na rynku dzisiaj oferuje zieloną energię. Tych przede wszystkim firm, tych alternatywnych, bo oferty z firm państwowych również zawierają pewne, pewne elementy zielonej energii, większe czy mniejsze. Są również jakieś dedykowane produkty, szczególnie dla tych takich powiedzmy mniejszych klientów, tak zwana zielona energia. I ona rzeczywiście jest zielona. No, ale tak jak powiedziałem, ona jest zielona w perspektywie komunikacji, takiej marketingowej, chociaż wydaje mi się, że też w niedługim czasie e, zostanie to uregulowane, bo, 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 bo pewnie zostanie to potraktowane trochę jak, jak element greenwashingu, czyli o tym też za chwilkę tam na, na samym końcu powiem trzy słowa, bo to jest też dość istotne z perspektywy e, iścia na, e, pójścia na skróty w pewnych, e, w pewnych działaniach. E, w związku z tym. Te gwarancje pochodzenia, tak jak powiedziałem, to jest jedyny dokument w Polsce, który y, daje możliwość wyraportowania, że ta energia rzeczywiście jest, jest zgodna z, z warunkami ESG. I właśnie, jakby wracając do, do tej Ikei, IKEA, IKEA poprosiła wszystkich swoich dostawców o to, żeby przedstawili jej. E, Informacje o tym, że energia, którą kupują, posiada właśnie gwarancję pochodzenia z giełdy. No co w przypadku tych klientów, którzy kupowali zieloną energię i myśleli, że to jest wystarczające, spowoduje, spowoduje jakby dodatkowe koszty, żeby, żeby jakby móc przedstawić te informacje swojemu podstawowemu partnerowi. Gwarancje pochodzenia. Parę słów o tym, bo to będzie. W przypadku energii elektrycznej gwarancje pochodzenia to jest jakby podstawowy produkt, o którym mówimy. Te gwarancje pochodzenia to są gwarancje, które, które jakby właśnie umożliwiają raportowanie ESG, dają jako jedyne taką możliwość, ale jak one są tworzone? Gwarancje pochodzenia są tworzone przez wytwórców zielonej energii. Czyli na przykład w przypadku tam tego um, przykładu PGE, to jeżeli PGE wytwarza energię w, z 27-28% z odnawialnych źródeł energii, to dla tych 27-28% 8, 8, 8 wytworzonej energii tworzy jednocześnie gwarancję pochodzenia. Czyli takie, e, taki dokument, który jest rejestrowany w, na TGE, jest cały rejestr tych, tych gwarancji dokument, który pozwala na dostarczenie swoim klientom, tym, który, którzy tego potrzebują, że akurat ta część energii dostarczona, czyli te kilka, tam prawie 30% energii, jest dostarczone z energią, energią zieloną. To jest dość istotne, żeby zrozumieć, dlaczego te gwarancje pochodzenia za chwilę będą towarem deficytowym. Tak jak wcześniej powiedziałem, jeżeli my planujemy jako świadomi przedsiębiorcy już strategię w perspektywie, załóżmy, pięciu lat do przodu, w których bierzemy pod uwagę pewne inwestycje, pewne zmiany, pewne kroki, które musimy zrealizować, żeby te wskaźniki osiągnąć, które sobie założymy albo które zostały założone za nas, to musimy wziąć pod uwagę, że gwarancje pochodzenia w polskie gwarancje pochodzenia co jest, co jest istotne My dzisiaj w naszym miksie energetycznym, jak sumujemy sobie wszystkich wytwórców, mamy tam powiedzmy te 30%. 30%, czyli e, łatwo licząc, dla 30% dostarczonej energii w Polsce będziemy w stanie uzyskać te gwarancje pochodzenia. A co dla energii, które, która będzie e, dostarczona jako czarna, i będziemy wymagani e, od naszych par nasi partnerzy będą wymagali, żeby jednak te gwarancje pochodzenia e, prezentować, a prędzej czy później tak będzie. No, no będzie problem, będzie problem, będzie problem taki, że popyt zdecydowanie przewyższy podaż. Prawdopodobnie będziemy się ratowali jakimiś gwarancjami europejskimi czy jakimiś innymi rozwiązaniami, bo zdecydowanie nasz miks energetyczny nie nadąży z, z popytem na tę gwarancja pochodzenia. Dlatego tu jest chyba najważniejszy moment, jakby punkt w całej prezentacji, to znaczy dzisiaj należy zabezpieczyć gwarancję pochodzenia na lata do przodu i najlepiej robić to przy e, podpisywaniu kontraktu, czy, czy kontraktowaniu energii na kolejne lata z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to wtedy najtańsze, naj, najtańsze rozwiązanie, bo te gwarancje powiedzmy, że są. E, jakby uzyskiwane od, przede wszystkim od tych firm, z którymi podpisujemy energię, więc tam nie ma żadnych dodatkowych kosztów transakcyjnych, pośredników i tak dalej. Po drugie, nie będziemy mieli problemu z tym, że za dwa lata zdecydujemy się jednak, że te gwarancje potrzebujemy i okaże się, że te gwarancje będą kosztowały 50, 60, 70, 100 zł. Dzisiaj na pewno głosy też się pojawią takie, że to jest niemożliwe, ale takie głosy również pojawiały się w momencie, kiedy emisje CO2 w, w, w ETS-ie były po 18-25 euro, osiągnęły poziom 100, dzisiaj tam ustabilizowały się na poziomie 80-90 euro i jednak e, była taka możliwość. W związku z tym e, przy niedużych zużyciach, powiedzmy, że to są pewnie koszty może nie niezauważalne, ale koszty, które nie będą stanowiły jakiegoś znaczącego, Znaczącego wydatku. Natomiast w przypadku, kiedy mówimy o, o, o przedsiębiorcach, którzy zużywają kilka, kilkanaście gigawattogodzin, czyli kilkanaście tysięcy megawattogodzin, to dodać już gwarancję pochodzenia za 50, 60 czy 100 zł, może spowodować, że tak naprawdę cena za megawattogodzinę urośnie o 20% dodatkowo, więc już to zaczynają być koszty, koszty bardzo, bardzo konkretne. Dlatego, jakby, jakbym miał wybrać jeden slajd z całej prezentacji, który byłby do zapamiętania, no to jest w zasadzie dwa, bo jednego się nie da, ale to jest ten slajd. Czyli mówimy o tym, że raport zielona energia nie równa się zielonej energii zawsze. Zielona energia równa się zielonej energii wtedy, kiedy mamy gwarancję pochodzenia, czyli potwierdzenie z towarowej giełdy energii pochodzenia naszej energii dostarczonej. E dalej tutaj z uwagi na niedużą ilość czasu jaką dzisiaj mamy ja też nie chciałem chodzić za bardzo w szczegóły ale jakby transformacja energetyczna nie zawsze wiąże się z dużymi nakładami inwestycyjnymi a w przypadku energii elektrycznej mogę spokojnie tutaj jakby ze swojego doświadczenia położyć głowę pod toporem mówiąc że Siedmiu, może nawet ośmiu na dziesięciu klientów jest w stanie przy bardzo szczegółowej analizie profilu zużycia, możliwości odbioru i kilku innych wskaźników znaleźć rozwiązanie zakupu energii, modelu zakupu energii dzisiaj, które pozwoli nie dość, że Przejście na zieloną energię z tymi gwarancjami pochodzenia, to jeszcze oszczędzić na, 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 oszczędzić na stawce, którą płacą za megawattogodzinę od kilku, nawet do kilkudziesięciu, do kilkudziesięciu czyli nawet kilkuset złotych, biorąc pod uwagę to, co się działo, nawet ostatnie, ostatnie lata, do kilkuset złotych na megawattogodzinie. Co jakby y, przechodząc, jakby za chwilkę o tych modelach jeszcze wrócę, ale czy, czy, czy bo takie pytanie bardzo często się pojawia? To znaczy pytanie, czy zielona energia jest droższa niż konwencjonalna. I jakby na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, y, bo można różne y, analizy pokazać, różne różne czasy etapy. Natomiast jest jedna podstawowa odpowiedź, którą my przekazujemy od lat, jak mantrę y, naszym klientom, naszym inwestorom, że Świat się zmienił. Świat się zmienił w momencie, w którym e, mniej więcej dwa lata temu, trzy lata temu, i ten slajd jest slajdem bardzo takim jednoznacznym. Natomiast te trendy od trzech lat są identyczne, jeśli chodzi o, o, o wzrosty, może nie poziomy wzrostów, ale e, to, co się dzieje na rynku energii żeby zrozumieć tak naprawdę jak tworzona jest cena energii, którą dzisiaj dostajemy, to dlaczego, dlaczego też bardzo często oferty, które dostajemy są ważne nawet kilka godzin, bardzo rzadko 2-3 dni. Te oferty generowane są na podstawie notowań cen energii w produktach długoterminowych, akurat tutaj mówię o długoterminowych produktach, na torwarowej giełdzie energii. Pomimo tego, że od w zasadzie grudnia e, zeszłego roku e, nie funkcjonuje już coś takiego jak obligo giełdowe, czyli e, nie ma obowiązku sprzedaży energii przez wytwórców poprzez towarową giełdę energii. E, ta, to, to zniesienie obligo miało spowodować większą konkurencyjność na rynku, zmniejszenie cen. No te ceny rzeczywiście zmniejszyły się. Jakby, nie, nie, jakby przynajmniej z moich obserwacji, analiz, jakby nie wynika to z obliga, tylko z tam z 500 innych, innych czynników. Natomiast te obligo giełdowe powodowało, że mieliśmy punkt referencyjny. Tym punktem referencyjnym były codzienne notowania giełdy. Giełda energii działa jak giełda papierów wartościowych. Mamy rozpoczęcie sesji z samego rana, zamknięcie o 14.30. I jakby w trakcie tych sesji kupujemy energię. Akurat tutaj mam podany produkt FIX, czyli cena stała, czyli kontraktacja konkretnej ceny na, na, na lata przyszłe. I dlaczego, jakby odpowiadając na to pytanie, czy zielona energia jest droższa niż konwencjonalna, dlaczego pokazuje ten wykres? On jest bardzo istotny z perspektywy zrozumienia, że strategie zakupowe czy, czy, czy jakby zachowania może to nawet nie strategie, bo to często, często, często są po prostu zachowania historyczne i przyzwyczajenia zakupu energii na kolejne lata mogą powodować, że cena energii, którą będziemy płacili za megawattogodzinę, będzie kilkukrotnie czy o kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset procent wyższa. Niż gdybyśmy takie decyzje podjęli trochę wcześniej. I tutaj ten, ten rok jakby był bardzo, bardzo specyficzny, ale jakby on jest idealnym takim przykładem, w jaki sposób te ceny zmieniają się w, 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 w trakcie roku. Na wykresie widzimy lata 2022 styczeń do września 2022. Te kropki referują do ceny za megawattogodzinę. Ta cena podana jest po lewej stronie wykresu. I teraz y, odpowiadając na pytanie, dlaczego? Bo to też często, często, często te pytania się pojawiają, trochę jak w tej reklamie Twixa, że, że jedna fabryka robi lewego, druga robi prawego, i jedna płaci za megawattogodzinę 600 zł, a druga płaci 1800. W związku z tym jakby rentowność produkcji prawego Twixa jest zdecydowanie niższa, wręcz nieopłacalna. Z czego to wynika? Wynika z tego, że tak naprawdę jakby my kontraktować energię dzisiaj możemy w każdym y, momencie roku. W każdym. I rzeczywiście gdzieś tam do lat 2021 y, był taki trend, że czwarty kwartał y, roku był kwartałem, który pozwalał na y, kontraktację energii w miarę atrakcyjnych cenach. Mówię w miarę, bo to nie były zawsze najniższe, ale nie były też najwyższe. Natomiast Odpowiadając na pytanie, czy ta energia, nawet nie zielona, tylko powiedzmy konwencjonalna, może być tania, może być droga, jest jedno. To znaczy, bardzo ważny jest punkt czy czas, w którym będziemy kontraktowali energię. I tutaj dałem przykład. Pierwszego kwartału 2022 roku. Cofnijmy się w czasie. Jest rok 22. Zaczynamy zastanawiać się nad to, żeby zakontraktować. Niech to będzie nawet zielona energia, na rok 2023. Mamy pierwszy kwartał. Ceny na, na, na giełdzie są w granicach tam 500-600 zł. I wydaje nam się, że to jest dużo, albo wydaje nam się, że jeszcze mamy czas, no bo historycznie czekaliśmy zawsze do, do, do momentu po wakacjach. Zarząd wypoczęty wracał, miał czas na to, żeby, żeby zacząć zajmować się ofertami, żeby przejrzeć, wybrać najlepszą. W momencie, w którym jakby decydowaliśmy się na kontraktację tego roku w, w, w pierwszym kwartale, w kwartale 2022 roku, na stole u nas leżały stawki e, 640 zł. Tu przykładowo. E, wracamy z wakacji. E, jesteśmy już jakby na etapie takim, że historycznie wrzesień, październik to były miesiące, w których zaczynaliśmy e, szukać ofert. No i na stole pojawiają nam się oferty na 2200. Z jakiego powodu? No, właśnie z takiego. Z takiego, że jakby ta giełda działała też jak giełda papierów wartościowych, i żeby przejść jakby do czasu rzeczywistego, tutaj przekazałem, pokazałem jakby ten sam wykres trochę w krótszym czasie, ale na kontraktację na 25 rok i kontraktację na 26 rok. To jest model ceny stałej, czyli to jest cena, którą jak podpisze, podpisalibyśmy dzisiaj, to mamy gwarancję niezmienności ceny na 25 i 26 rok, czyli jest produkt w sumie jeszcze najbardziej popularny, pozwala jakby budżetować linię, pozwala przewidzieć koszty, pozwala jakby negocjować ceny z dostawcami w perspektywie lat. Natomiast nadal jest ta sama sytuacja. Tu mamy jeszcze tak samo jakby ci, ci z Państwa, którzy gdzieś tam obserwują inne wykresy produktów czy akcji, no, widzą te punkty podparcia, które są które no, są książkowe. Gdybyśmy podpisywali dzisiaj energię, czy, czy dzisiaj kontrakt, to akurat pokazałem jakby maksymalną wartość, no ale jakby punkt podparcia zaraz będzie, będzie jakby... Pięk, pięk, pięknym odbiciem szacujemy, że jakby to mniej więcej od, w ciągu dwóch, trzech dni zacznie rosnąć i przekroczy znacząco 500 zł. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że dzisiaj gdybyśmy, może nie dzisiaj, w tym punkcie najwyższym, gdybyśmy zdecydowali się na podpisanie umowy, nie wiem tam 15 kwietnia, w wycenie nasza część tej energii czarnej, czyli tej takiej największej części, która jest częścią w tej cenie, którą dostajemy finalnie, to jest część, to jest wysokość stawki 498 zł za megawatogodzinę. Gdybyśmy tą decyzję podejmowali w lutym, powiedzmy, nie wiem, 27 lutego, stawka do wyceny byłaby 409 zł. Czyli prawie 100 zł, no tutaj mamy ponad 20%, bo tak może jesteśmy przyzwyczajeni już do tych, do tych cen, szczególnie do tego, że mamy teraz zamrożenie cen na, na poziomie 698 zł, co, co jakby gdzieś tam przyzwyczaiło nas trochę do tego, że te ceny w granicach 700 zł to są ceny takie tym akceptowalne, no, 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 nie są akceptowalne, to od razu powiem, bo te ceny są jakby znacząco niższe do uzyskania w dodatku z gwarancjami pochodzenia. Ale o, o, o co mi chodzi, bo to pytanie, które się pojawiało, pytanie jest jednozasadnicze, to znaczy nie, ta energia zielona nie musi być droższa niż energia konwencjonalna, jeżeli kupujemy ją w odpowiednim czasie, czy w odpowiednim miejscu, biorąc pod uwagę Powiedzmy, doradztwo firm profesjonalnie się tym zajmującym bądź analizy historyczne wykresów, a nie przyzwyczajenia, nie które mieliśmy przez, przez lata. Dlaczego? Bo to jest trochę tak, jak na tym wykresie my rozmawialiśmy z dużą ilością firm, które miały na stole ceny po 600-700 zł. Pamiętajmy, że zamrożenie ceny jest na 698, więc jakby dzisiaj to jest jakby stawka normalna, ale Powiedzmy, nie wiem, jeszcze 2-3 lata temu to była stawka dość, może nie 2-3 lata temu to była stawka dość wysoka, chociaż nie dla firm państwowych, bo to też jest istotne, że jakby firmy państwowe, jakby zawsze, może nie zawsze, ale w, zdecydowanym, w zdecydowanej większości mają te ceny znacznie wyższe niż jesteśmy w stanie znaleźć oferty konkurencyjne. Natomiast chodzi o to, że firmy, które jakby nie patrzą racjonalnie na rynek, Chociaż też oczywiście można mówić, czy ten nasz rynek energii jest dzisiaj racjonalnie zarządzany, ale są pewne, powiedzmy, elementy, które możemy wziąć pod uwagę i one gdzieś tam pozwalają nam przewidzieć, co będzie się działo. Mamy, mamy sytuacje, w których idziemy do, do inwestora, proponujemy stawkę 600 zł. Inwestor ma swoje powody, dla których nie podpisuje. Bardzo często powody jakby własnych analiz, czy, czy, czy analiz osób, które się zajmują tymi zakupami a Umówmy się, że no w MŚP przeważnie nie są to osoby, które jakby mają profesjonalną wiedzę na ten temat, tylko są to osoby, które przy okazji realizują te czynności. Dostają ofertę na 1200, 1300, 1400 zł. Nie mogą tego nie podpisać no bo na rynku energii mamy sytuację, w której musimy mieć podpisane umowy na czas określony bo umowy na czas nieokreślony powodują to, że przychodzimy na cenniki, a dzisiejsze cenniki są już tam nawet niektóre nadal powyżej 2000 zł za megawattogodzinę. No, i zaczyna się robić problem. To znaczy, jakby mój konkurent ma 600 zł, ja mam 1200, i co ja mam zrobić, żeby, żeby być konkurencyjnym w stosunku do niego? No, na ten okres, na który się podpisał umowę, nie. Ale pytanie, czy wyciągniemy wnioski na kolejne okresy i będziemy weryfikowali to, co się dzieje na giełdzie, na przykład, biorąc pod uwagę te wykresy. Ehm, tu wystarczy, pewnie wejść nawet w internet, wrzucić do pierwszego lepszego programu analitycznego te, te, te dane i, i zobaczymy, tak naprawdę, symulację, która bierze pod uwagę punkty podparcia, i, i jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie się działo w najbliższe miesiące. My już od stycznia, czy my już od, od, od początku roku, mamy 25% wzrost cen energii. Te ceny na pewno się nie zatrzymają z jednego prostego powodu. Wiemy już wszyscy, że od, od 1 lipca tarcza dla, dla biznesu będzie nieaktualna. Nie czyli 698 zł mamy do czerwca. Od lipca bardzo duża część MŚP nawet nie jest, nie jest świadoma tego, że wracają do stawek, które podpisywali w zeszłym roku. Te stawki w zdecydowanej większości są powyżej 6, 698 8 zł. No i jakby będą to bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe czasy. Z naszej perspektywy, z naszej takiego powiedzmy, tej perspektywy drugiej, która, która doradza i która jakby Opiekuje się pewnymi wskaźnikami z, z, z perspektywy klientów, no, to są momenty, w których no, zacznie się bardzo mocny ruch na, na, na rynku. A bardzo mocny ruch, tak jak historycznie widzieliśmy, powoduje znaczące podwyżki cen. No, jest naturalne, że duża, duży popyt na produkt, podaż, akurat w przypadku energii, nie jest tutaj istotna bardziej istotna jest sezonowość i koszty produkowania tej energii. Mamy sytuację, w których czerwiec, myślę, że tak realnie od sierpnia, sierpień, wrzesień, październik to ceny będą myślę, że może nawet dwukrotnie wyższe niż mamy obecnie z powodu podaży. Z powodu podaży, jeśli chodzi o zapewnienie funkcjonowania elektrowni tych konwencjonalnych, no bo jakby pogoda zapowiada znowu w Polsce bardzo duże upały, wiemy, że elektrownie węglowe chłodzone są wodą, przy niskim poziomie wody one nie mogą pracować na maksa, w związku z tym wracamy do tego, co zawsze w upałach. No i to, że w sierpniu klienci, zdecydowana większość klientów dostanie faktury i nie będą rozumieli, dlaczego te opłaty są nawet dwu, trzykrotnie wyższe niż do tej pory. Ale wracając już tak w telegraficznym skrócie, modele zakupowe, bo to jest też istotne, tylko że to jest istotne, z perspektywy jakby e, przede wszystkim bardzo e, dokładnego zbadania zapotrzebowania i oczekiwań e, klienta końcowego. Cena stała, no to to jest to, co dawałem przykłady, to jest najbardziej popularny dzisiejszy, dzisiaj, dzisiaj produkt na rynku, to znaczy podpisujemy umowę na cenę X, e, mamy tą cenę zagwarantowaną przez e, okres, na jaki podpiszemy. Może to być rok, dwa, pięć. Niektóre firmy dają nawet okres 10-letni, I, i to jest produkt dla firm, które bardzo dbają o przewidywalność wydatków. Oczywiście zakładam od razu, że do każdego tego modelu gwarancje pochodzenia i że to jakby Państwo, że tak powiem, wyjdziecie z tego webinaru dzisiaj z informacją, że gwarancje pochodzenia to w ogóle jest jakby must do każdego modelu. Cena oparta o rynek dnia następnego, rynek bilansujący, różnie to się nazywa na rynku, spot, gracz giełdowy, PPA, czy tam MicroSlim. Chodzi o to, że my tutaj energię kupujemy w oparciu o rozliczenie godzinowe. Nie znamy ceny finalnej, która będzie ceną za megawatogodzinę. Znamy tylko pewien element tej ceny, co powoduje, że finalnie no, trudno jest zabudżetować koszty. Nie każda firma jest w stanie sobie na to pozwolić, natomiast historycznie te produkty są o wiele bardziej atrakcyjne niż inne, niż przede wszystkim cena stała. Oczywiście też jest istotne, kiedy tą cenę stałą podpiszemy, bo gdybyśmy, a takich klientów już mamy mamy, mamy sporo, bo jakby ta historia pozwala wyciągać wnioski. Jeżeli podpisujemy umowy, tak podpisywaliśmy umowy styczeń-luty na stawki 440-450 zł na fixa, na 3-4 lata z gwarancjami pochodzenia, to przejście na inny model, na przykład oparty o rynku dnia następnego, gdzie po pierwsze ta cena jest nieprzewidywalna, po drugie mamy bardzo duże fluktuacje miesięczne. Jeżeli budżetowanie jest miesięczne, no to może być sytuacja, że jednego miesiąca takiego, powiedzmy, nie wiem, w lutym zapłacimy. 450 zł za, za megawattogodzinę, a w lipcu zapłacimy 1200 zł, tak jak to było w zeszłym, w zeszłym roku. Oczywiście tam średnia ważona z całego roku będzie atrakcyjna, natomiast no, nie każdy jest w stanie zabudżetować sobie trzykrotny wzrost budżetu miesiąc do miesiąca. Mamy modele hybrydowe, które łączą zarówno cenę stałą, jak i rynek dnia następnego. To też jest coś fajnego, ale to już jest. To są modele, które powodują, że jednak musi być w firmie ktoś, kto się na tym zna, bądź. Korzystać z usług firm doradczych, które są w stanie przewidzieć pewne, pewne ruchy, czy są w stanie po prostu zweryfikować. Bo, na przykład, na takim modelu hybrydowym jesteśmy w stanie być na rynku dnia następnego wtedy, kiedy jest najtaniej. Historycznie wiemy, jakie to są miesiące. A, a fiksować sobie, czyli przechodzić na model ceny stałej na te kwartały, które, które jakby historycznie są najdroższe w modelu rynku dnia następnego, czyli przede wszystkim to są miesiące, miesiące letnie. I wtedy ta hybryda powoduje nam, że jesteśmy w stanie oszczędzić kilka, kilkanaście, czasem kilkadziesiąt złotych na megawattogodzinie. Dlatego mówię właśnie o tym, to co wcześniej mówiłem, że ta energia, ta transformacja energetyczna nie dotyczy tylko tego, żebyśmy przeszli na odnawialne źródła. To jest nasz podstawowy punkt. Natomiast bardziej jest tutaj kwestia tego, żeby zrozumieć, że na rynku występują modele, które mogą być znacząco lepsze, nie tylko z perspektywy tej ekologicznej, ale przede wszystkim z perspektywy ekonomicznej niż te, które do tej pory, z, z których do tej pory korzystamy. Mamy umowy PPA-owe, pewnie słyszeliście Państwo, to są umowy długoterminowe w dwóch modelach takich, które są najbardziej popularne. One co prawda nie są jeszcze uregulowane w Polsce, tak jak w Europie, dlatego jakby nie są takie jakby popularne, szczególnie w tych mniejszych podmiotach. To są umowy podpisywane, PPA-owe umowy podpisywane bezpośrednio z firmą sprzedażową na odbieranie energii bezpośrednio ze źródła wytwórczego. Czyli jak mamy duże przedsiębiorstwo, zużywamy kilkadziesiąt tysięcy megawatogodzin rocznie, jesteśmy w stanie znaleźć na rynku rozwiązanie, które zapewni nam na 10 lat, nawet na 15 lat bardzo dobrą stawkę, porównując do stawek rynkowych, 100% zielonej energii, bo ta energia jest bezpośrednio z tego źródła dla nas dedykowana. Plus oczywiście tam są jeszcze jakieś modele bilansujące, bo jeżeli podpisujemy na źródło wytwórcze w jakimś modelu fotowoltaika i wiatr, no to zawsze są okresy, w których niestety nie jesteśmy w stanie jakby pokryć zapotrzebowania na całą energię odbieraną. W związku z tym tam wchodzi jeszcze bilansowanie, ale to bilansowanie też może się opierać na, na nie wiem elektrowniach szczytowo-pompowych czy, czy na, na biogazowniach, które też no, po, po, po tym między innymi Programie Energia dla Wsi. Myślę, że z tych 120-140 biogazowni rolniczych wejdziemy na poziom tam 200-250, a to już będzie znaczący wzrost. Umowa CPPA, tylko tak szybko to jest umowa bardzo zbliżona do tego PPA, natomiast to jest umowa, z którą podpisujemy bezpośrednio z wytwórcą. To znaczy, ja posiadając na przykład farmę fotowoltaiczną, jestem w stanie przyjść do Państwa i powiedzieć: Ja bym chciał, żebyście Państwo ode mnie kupowali tą energię za strzelam 200 złotych. Oczywiście to jest znacząco poniżej rynku, ale ale to jest tylko przykład 200 zł. Pozostałą część będzie Wam bilansował obecny sprzedawca, ale te, nie wiem, 2, 3 czy 1 gigawattogodzinę, którą ja Wam dostarczę, będziecie mieli po pierwsze zagwarantowaną na długi czas odbiór, po drugie będziecie mieli zagwarantowaną zieloną energię, a po trzecie bardzo atrakcyjną cenę. Natomiast te umowy pipiejowe, jakby rządzą się swoimi prawami, one są bardzo skomplikowane, jeśli chodzi o obostrzenia. Zarówno odbiorców, jak i, jak i, jak i wytwórców, no, jak i też podmiotu bilansującego. Więc to bardziej jest ciekawostka. Tutaj z takich umów korzystają wielkie, wielkie, wielkie korporacje, szczególnie międzynarodowe, no bo gdzieś tam w pozostałych krajach one mają już doświadczenia z tym, nie boją się tego, nie boją się przede wszystkim długoterminowych zobowiązań, które bardzo często są obwarowane również zabezpieczeniami typu gwarancje bankowe. Więc to mamy to mamy źródła energii ciepłej. Ja już to tylko rzucę. To jest jakby ten temat w zasadzie pierwszy zakres pierwszy. No my mamy tutaj to chyba jest najbardziej skomplikowany, czy może nieskomplikowany, ale najbardziej obszar wymagający największych największych inwestycji. Dzisiaj, jakby żeby osiągnąć neutralność Energetyczną w zakresie energii cieplnej. W zasadzie, tak na szybko pojawia się pomysł głównie związany z pompami ciepła, ciepła czyli jakby z, z takimi dużymi przemysłowymi rozwiązaniami, które są jeszcze w dodatku oparte o system rekuperacji e, i innych systemów, które pozwalają odzyskiwać i ciepło, i chłód. E, I one są rzeczywiście zeroemisyjne, ale pod warunkiem, że ta energia, którą dostarczamy do ich zasilania, jest z odnawialnych źródeł bo w przeciwnym wypadku no to już jakby cały sens niskoemisyjności tracimy. Tu jest też ja myślę, że będziemy mogli zrobić taki jakby szerszy webinar na ten temat, bo to jest temat bardzo 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 rozległy. Natomiast tak tak, tak na szybko pompy ciepła są bardzo bardzo są y, jakby popularne, szczególnie tam u klientów indywidualnych. Chociaż my też robiliśmy tam kilkanaście inwestycji, inwestycji na dużych, y, na dużych przedsiębiorcach, y, którzy potrzebują bardzo, regularnego, y, bardzo regularnej dostawy energii cieplnej. Y, y, I w większości przechodzili ze źródeł źróde kopalnych. Więc jeżeli przechodzimy z, z węgla, na przykład, albo z oleju opałowego na pompy ciepła. To nie dość, że jakby przechodzimy i realizujemy ten zakres, zakres pierwszy, to automatycznie również jesteśmy w stanie uzyskać pewne, pewne gwarancje. Czy pewne dodatkowe źródła przychodu w postaci na przykład białych certyfikatów, jeżeli tam odpowiednio wykażemy, że, że zaoszczędziliśmy odpowiednią ilość energii pierwotnej. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegół, bo, bo tak jak mówię, no tutaj jest temat, temat bardzo szeroki. To, na czym mi zależało, to tylko to, że ten zakres pierwszy, zakładając, że my mamy własne źródła cieplne, nie jesteśmy. E, jakby uzależnieni od, od, nie wiem, od właściciela obiektu czy od miejskiej sieci czy centralnej sieci, no tutaj jakby ten zakres ma dwa podstawowe punkty. Pierwszy, pierwszy punkt no to jest modernizacja. Modernizacja i optymalizacja procesów. Modernizacja, czyli na przykład zmieniamy źródło ciepła. Zmieniamy nie wiem, z piec z, z oleju opałowego na pompę ciepła ale w przypadku dużych mocy, dużych zapotrzebowań i tej takiej powiedzmy sezonowości temperaturowej te pompy ciepła i tak pewnie nie będą mogły samodzielnie działać. Więc tak naprawdę dzisiaj wchodzą dwa dodatkowe rozwiązania, czyli mówimy o piecach na gaz ziemny. Dzisiaj jest okej, okay, natomiast trudno przewidzieć, co będzie za 2, 3 czy 5 lat może się okazać, że gaz ziemny również zostanie zakwalifikowany jako wysokoemisyjne źródło paliwa i, no i, będzie, i będzie problem. No i biomasa, biomasa, to też jest coś, co powiedzmy jest dość kontrowersyjne, bo biomasa dzisiaj jest zaliczana jako, jako odnawialne źródło energii, biomasa, czyli powiedzmy w skrócie, w skrócie powiedzmy różnego rodzaju drewno, przetworzone w różny sposób. Jest teoria taka, teoria powiedzmy, która, która jakby uwiarygadnia to, że to jest odnawialne źródło energii, że w przypadku roślinności jakby ilość pobieranego dwutlenku węgla podczas wzrostu jest taki sam jak ilość dwutlenku węgla, który emitujemy spalając tą biomasę. No, więc jakby powiedzmy, że to jest, pewnie można na tym dyskutować, no ale tak dzisiaj jest oficjalnie, więc mamy dzisiaj trzy. Trzy źródła, które, które powinniśmy rozpatrywać, jeżeli myślimy o, o inwestycjach, czyli to są pompy ciepła, biomasa i gaz ziemny, a najlepiej w miksie, w hybrydzie pompa ciepła jest podstawowym źródłem. Gaz ziemny jest bądź biomasa jest dodatkowym wsparciem w tych okresach, w których musimy, musimy zapewnić jakby wyższą temperaturę, czy pompy ciepła nie są tak efektywne, jak, jak inne źródła własne źródła wytwórcze. Tutaj temat ja zaprezentuję z perspektywy ekonomicznej. To znaczy o fotowoltaice, na przykładzie fotowoltaiki, bo fotowoltaika jest dzisiaj elementem, który jest jakby najbardziej powszechnym. Dzisiaj przez to, co się dzieje z cenami paneli, mamy bardzo dobre ceny. Myślę, że chyba takich cen nie było od początku, od początku branży, jeśli chodzi o duże instalacje. Mamy też jakby elektrownie wiatrowe i biogazownie, natomiast, no tak, elektrownie wiatrowe dla MŚ, czy dla przedsiębiorców, aby wykorzystywać je jako źródło wytwórcze przy, przy odbiorze, no to w zasadzie nie ma dzisiaj rozwiązań. Są różnego rodzaju wiatraki pionowe, które teoretycznie dają odpowiednie moce, natomiast no, one dają głównie teoretycznie te moce. No, biogazownia no to jest specyficzne, specyficzne, specyficzne źródło, szczególnie tutaj mówimy o, o branżach przetwórczych, gdzie tego substratu będzie wystarczająco dużo, aby tą biogazownię zasilić, więc jakby nie będę wchodził. Jeżeli będzie taka kiedyś potrzeba i Państwo zgłosicie, to możemy bardziej rozszerzyć te dwa pozostałe źródła. Natomiast no, fotowoltaika z uwagi na jej dostępność i prostotę. Przynajmniej w budowie, tu jest przykładem, który, który, który chciałem zaprezentować. Te źródła co dają? Dają nam 100% to znaczy, jakby każda megawatogodzina wyprodukowana obniża nam ślad węglowy w sposób no, taki bardzo przejrzysty. To znaczy wiemy, ile wyprodukowała, wiemy, ile zużyliśmy, i to jest to, co, to, co zrealizowaliśmy. Redukcja opłat za energię czynną, no bo to każdy zawsze mówimy o tym, no to, że nam to obniża rachunki, no rzeczywiście nam obniża, no bo jakby jeżeli korzystamy z własnego źródła, to nie pobieramy tej energii e, z sieci, ale też często zapominamy, że redukujemy również opłaty za dystrybucję, bo jeżeli nie pobieramy energii czynnej z sieci, to również nie płacimy za przesył, czyli za dystrybucję, a zwłaszcza w godzinach w tych, w których występuje opłata mocowa, czyli te dzisiaj 120 prawie 7 zł za megawatogodzinę w godzinach 7. 7,22. Pomijam te wskaźniki, które tam są dorzucane do, do tego, ale przyjmijmy, że to jest 126 zł. Głosy mówią o tym, że w kolejnym roku ta wartość może wzrosnąć do około 150-160 zł. Więc tak naprawdę od tak z nowym rokiem wejdziemy z opłatami dystrybucyjnymi o 30-40 zł wyższymi, jeśli tylko, chodzi, jeśli tylko mówimy o moc, o, moc, o, o opłatę mocową. Natomiast no, kwestia przesyłu zapewne też wzrośnie, jako jeden z podstawowych powodów, jest taki, że no, trzeba mieć pieniądze na inwestycje w tą infrastrukturę, którą, e, którą trzeba zmodernizować, żeby jakby całość mogła e, funkcjonować, a przede wszystkim odbierać e, nową energię z nowych odnawialnych źródeł. E, dwie rzeczy takie, które też jeśli chodzi o fotowoltaikę powinny być tutaj powiedziane, Pierwsza jest taka, że rynek od pewnego czasu informuje inwestorów, że zmieniły się przepisy i teraz tak naprawdę możemy zrobić instalację do 150 kinowatopików bez żadnych dokumentów. No jest to, powiedzmy, półprawda, bo rzeczywiście mamy dzisiaj tak, że tak jak do tej pory mieliśmy ten limit na 50 kW, który nie wymagał pozwolenia na budowę, czyli warunków zabudowy, czy tam zgody z, zgodnego z miejscowym planem zagospodarowania i pozwolenia na budowę i to się zgadza rzeczywiście. 150 możemy zrobić na tak zwane zgłoszenie w urzędach. Natomiast jeśli chodzi o odbiór instalacji z OSD, z dystrybucją, to nie jest już tak różowo, bo każda instalacja powyżej 50 kW, topików wymaga uzgodnień, czyli tak zwanego projektu wykonawczego z dystrybucją, i bardzo często e, firmy, które to realizują, zapominają o tym poinformować klienta, a nierzadko koszt przyłączenia, jeżeli jest jeszcze konieczność modernizacji, a, a nawet czasem przeniesienia na przykład układu pomiarowego z niskiego napięcia na średnie, to są koszty, które mogą dorównać połowie na przykład kosztów budowy instalacji fotowoltaicznej, więc tu od razu Państwa przestrzegam, że jeżeli planujecie budowę 150 na zgłoszenie, to jednak sugeruje rozpoczęcie najpierw projektu uzgadniania z dystrybucją, bo mogą wyjść sytuacje w takich, że jakby będzie to nie tyle nieopłacalne, co nie poznacie Państwo przy, przy budowie pełnych kosztów i te koszty mogą być wyższe o nawet 50%. Ja tutaj chciałem zaprezentować pewną symulację, bo jakby to, że instalacja fotowoltaiczna produkuje nam zieloną energię, że jest jakby uniezależnieniem się częściowo od tego, co się dzieje na rynku, że tym, że jest zablokowaniem ceny za energię czynną i dystrybucję na moment inwestycji w fotowoltaikę, bo jeżeli zapłacimy X za fotowoltaikę i ona będzie nam produkowała X energii rocznie, no to my wiemy, ile ta X energii wyprodukowanej rocznie będzie nas kosztował przez lata. Szczególnie biorąc pod uwagę inwestycje jakby z własnego finansowania. Natomiast ja przygotowałem takie trzy, trzy informacje, jak wygląda, jak wygląda zwrot, czy może nawet nie zwrot, bo, bo przy, przy tych przy, przy inwestycjach w fotowoltaikę zwrot myślę, że też nie jest jakby nam jakby odpowiednim słowem, ponieważ nawet gdybyśmy uznali, że my na tym nic nie zarobimy, to nie ma, nie ma możliwości, żebyśmy przy leasingu na przykład płacili wyższą ratę y, miesięczną niż y, byśmy płacili za energię wyprodukowaną przez tą instalację do, do zakładu energetycznego. Oznacza to, że tak naprawdę mamy samofinansującą się inwestycję przez okres leasingu, a potem tak naprawdę ona, ona dla nas zaczyna zarabiać i może się finalnie gdzieś na końcu okazać, że ten zarobek z tej inwestycji jest jakby znaczącym wpływem na naszą marżę na produkt. Ale jakby ten, 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 ten krótki, krótki wykres. Ja do wyliczenia przyjąłem stawkę dzisiaj zamrożenia ceny 698 zł. Wiem, że pewnie dla części Państwa ta stawka jest niższa, dla części może być wyższa. Przyjąłem punkt referencyjny 698, jako, jako to, co jest jako zamrożenie. Przy dystrybucji przyjąłem to jest to są jakby opłaty dla taryfy dla taryfy B. Mamy tutaj opatę mocową sieciową, systemową, kogeneracyjną. Czasem przy własnych sieciach TRAFO i tam pewnych konfiguracjach odpowiednich i mniejszych mocach zamówionych, czy tam mocach umownych, ta część dystrybucyjna może być niższa, ale powiedzmy, że to jest jakby punkt referencyjny. I tu, tu co chciałem, chciałem zaproponować, budowa 50 kW przy koszcie budowy przyjąłem tam 157 tysięcy złotych netto, co jest no, ceną, powiedzmy, taką raczej z, wyższej, z wyższego przedziału. I leasingu 115%. Dzisiaj PNB, na przykład przy zielonych inwestycjach, jesteśmy w stanie uzyskać poniżej 10%, ale powiedzmy, przyjąłem średnią rynkową. Miesięcznie za instalację płacimy w granicach 36 tysięcy złotych. Przepraszam, nie, nie miesięcznie, tylko, tylko rocznie, biorąc pod uwagę jakby opłaty leasingowe. Oszczędność na energii 46 tysięcy złotych przy założeniu takich wartości. Czyli rocznie nie tylko jakby na tym e, zyskujemy, to znaczy nie zyskujemy po pierwsze e, na tym, że blokujemy sobie stawkę, tak jak powiedziałem, po drugie, nie musimy do tej w, w wielkości 50 kW dokupować e, e, gwarancji pochodzenia, e, czyli te już dodatkowe 25, 35, 50, w zależności od tego, kiedy to zrobimy, e, złoty. I ja założyłem, że cena energii elektrycznej nie zmieni nam się w perspektywie całego, całego kredytu czy całego leasingu i to jest, to jest na końcu 62 tysiące przez 5 lat. W momencie, w którym spłacamy leasing, zaczynamy oszczędzać, czyli oszczędność na, konta, na, na, na koszcie energii elektrycznej jest w granicach 50 tysięcy. Czyli to jest 50 tysięcy, które po 5 latach zaczynam zostawać w kieszeni. Mam tu jeszcze, jakby, bo już nam się trochę czas kończy, więc jakby pokażę symulację dla większej instalacji dla instalacji 500 kW przy podobnych warunkach e, kosztowych, e, również 115%. Przyjąłem e, cenę tutaj w granicach 1,5 miliona, która powiedzmy, pewnie też jest do, 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 do negocjacji o jakieś tam kilka, kilka procent. Natomiast e, łączny koszt z kredytem, na, z, znaczy z leasingiem na 5 lat, wychodzi nam 1,725 tysięcy. I tu już jest coś, co naprawdę warto, o czym warto jakby rozmawiać wewnątrz, bo nie tylko robimy transformację energetyczną, nie tylko robimy własne źródło, które jest zdecydowanie bardziej preferowane przez taką IKE na przykład, bo IKE też daje drabinkę jakby realizacji. Pierwszą realizacją jest on-site własne źródło energii, potem jest dopiero dokup energii z odnawialnych źródeł. I potem jest odnawialne potem są właściwe, źródła wytwórcze, jakby podłączone w inny sposób niż bezpośredni. Mamy sytuację, w której rocznie na takiej instalacji oszczędzamy 167 tysięcy. Nawet gdybyśmy przyjęli sobie, że jakby redukujemy koszty energii elektrycznej o 20% razem z, z kosztami dystrybucji, co, co raczej jest bardzo optymistycznym założeniem, ale powiedzmy, no to o 20% mniej zapłacimy za energię, czyli te powiedzmy 400 tysięcy, zostaje nam 60-70 tysięcy rocznie e, bilansu między ratą, ratą leasingu a oszczędnościami, jakie e, generujemy, nie płacąc do zakładu energetycznego e, opłat. E, I ważne też na końcu, że po pięciu latach e, zostaje nam już całość tych oszczędności, czyli te 300, 400, 500 tysięcy złotych, w zależności od tego, jaką stawkę przyjmiemy rocznie e, po, wybudowaniu, po wybudowaniu takiej fotowoltaiki, e, takiej mocy. E, ważne jest to też, że jakby dzisiejsze inwestycje e, są na sprzętach, które dają co najmniej 10, a już standardem jest 12 lat na e, gwarancji door-to-door. -door. Więc tak naprawdę mamy pewność, że od 6 roku co najmniej do 10 kosztów e, praktycznie nie będziemy ponosili z, z związanych z serwisem e, takim, które mogłyby znacząco obniżać nam rentowność e, takiego projektu. E, zależało mi na tym, żeby jakby też to pokazać, bo to jest mocny element e, transformacji. Tu akurat skupiłem się na fotowoltaice, bo, 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 bo jest po prostu najprostsza zakładając oczywiście, że mamy miejsce, mamy, mamy, mamy gdzie to robić. Nawet dzisiaj budowa instalacji fotowoltaicznej w oparciu o tak zwane carporty, czyli jakby zadaszania, zadaszanie parkingów, czyli wykorzystanie tych miejsc, w których jakby teoretycznie nie możemy tego zrobić i tak to jest rzecz opłacalna, szczególnie jak gdzieś potem w kolejnych webinarach porozmawiamy sobie o elektromobilności, no to w sytuacji, w której będziemy mieli nakaz budowania ładowarek, szybkich wolnych, udostępniania je, jeżeli będziemy w punktach przelotowych, czy w bliskości punktów przelotowych, to może się okazać, że te inwestycje będą, będą wręcz musiały być zrealizowane. Na końcu chciałem jeszcze tylko powiedzieć, a propos tego Greenwashingu, bo to jest taki taki. Element, który coraz częściej się pojawia jako pewne, pewne zagadnienia, które, które ciężko jednoznacznie jakby potwierdzić. To znaczy, generalnie Greenwashing to jest praktyka stosowana po to, żeby nie robiąc pewnych czynności, albo robiąc je, albo markować przy markowaniu pewnych czynności, móc przekazać rynkowi że realizujemy strategię związaną gdzieś tam na końcu z redukcją emisji. Ale ja tu nie zakładam, że jakby państwo, państwo jakby w ogóle jakby takie rzeczy jakby zakładacie. Natomiast bardziej chodzi mi o kwestię jakby profesjonalizmu firm, z którymi Państwo współpracujecie. No my, jakby z Krajową Izbą Gospodarczą, realizujemy szereg czynności, które mają również eliminować takie praktyki. Po to, jakby działamy w zakresie współpracy z jednostkami administracyjnymi, rządowymi. To wszystko ma być proste, przejrzyste, a przede wszystkim mają być standardy, które umożliwią jednoznaczne. Podejście czy jednoznaczną interpretację pewnych działań. Natomiast jest sporo y, firm, no bo trochę dzisiaj jest tak, że jakby, tak jak kiedyś, fotowoltaika dla klientów indywidualnych zaczęła być popularnym produktem, i, i my się trochę śmiejemy w branży, że y, piekarz, fryzjer i, 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 i weterynarz zakładali firmy, bo po prostu w okolicach swoich widzieli podaż i rzeczywiście je realizowali. Nie ma już tych firm od, pewnie po, po, po dwóch, trzech latach, bo przeważnie to były działalności gospodarcze. Nie ma tych firm, klienci zostają z instalacjami, jeżeli one działają, wszystko jest ok, to, to dobrze, no ale jakby krzywa uczenia jest jakby pewnie też pewnym standardem, więc jakby ci wszyscy na początku raczej będą mieli większe kłopoty niż ci na końcu. I w tym przypadku trochę jest podobnie, to znaczy Mamy dużo kalkulatorów, mamy dużo, dużo, podpowiedzi, mamy dużo, dużo doradców, którzy nie zawsze jakby podpowiadają dobrze. I z wielką ufnością i ze świadomością realizacji pewnych rzeczy, które jesteśmy w stanie jakby pokazać, które jesteśmy w stanie. Jakby opisać i pochwalić się nimi, czy wręcz zaraportować w oficjalny sposób, gdzieś w pewnym momencie może się okazać, że nie do końca tak jest i e, odpowiedzialność nie spadnie, no, znaczy spadnie no pośrednio na, na, na te osoby. Natomiast no to Państwo zostajecie gdzieś na końcu z, z tym niesmakiem i, i z tym, że ktoś, czy, czy to dostawca, czy klient końcowy, czy ktoś z łańcucha wartości, czy nawet konkurencja może wskazać pewne obszary, które mogą okazać się greenwashingiem. Nie jest to oczywiście u nas, znaczy oczywiście, nie jest to jeszcze jakby karane w jakiś sposób, czy, czy administracyjny, czy, czy karny. Natomiast no zawsze gdzieś tam zostanie pewna rysa na końcu, która może, może spowodować, że chcieliśmy bardzo dobrze, zrobiliśmy pewne działania, nieczęsto jeszcze zainwestowaliśmy pieniądze, a na końcu. Może się okazać to problematyczne, i tu takim przykładem na przykład są, są, są tak zwane żetony ekologiczne. To jest taka, taka, taka równowartość gwarancji pochodzenia naszych, znaczy równowartość, przynajmniej w teorii, jak na, na, na Excelu. Takie żetony tworzą fundacje czy firmy, które na świecie zajmują się inwestycjami w. Pewne rozwiązania, które eliminują dwutlenek węgla z, z atmosfery. Przeważnie to są specjalne rodzaje roślinności, tak zwane drzewa tlenowe. No i jakby mamy sytuację u jednego klienta, u dużej firmy szwajcarskiej, która, która korzystała z takiej fundacji. Mieli żetony ekologiczne z fundacji na tam, chyba, kilkaset hektarów drzew tlenowych w Gabonie. No i jakby jeden z partnerów podważył to, zaczęły się mocne weryfikacje, okazało się, że tam rzeczywiście coś w Gabonie było, ale to kilkunastu czy kilkudziesięciu klientów, każdy z nich miał po kilkaset hektarów przynajmniej na papierze, a w sumie powstało kilka czy kilkanaście po to tylko, żeby można było trochę zdjęć porobić. No i jakby to są rzeczy, które, które myślę, że będą nagminnie, że one będą wręcz jakby teraz coraz bardziej popularne, bo po prostu popyt na rozwiązania zaczyna być coraz większy, więc no podaż nie zawsze będzie jakby realizowana w taki sposób, że tak powiem przejrzysty i uczciwy. I w zasadzie to z mojej strony byłoby tyle. Chciałem w taki bardzo telegraficznym skrócie to, Przedstawić. Zapewne dla Państwa, dla części są to rzeczy jakby oczywiste, dla części może nie. Natomiast no ja chciałem zdecydowanie tutaj podkreślić pewne rzeczy, które na rynku występują jako standard, a one jakby świetnie rozwiązują zakres pierwszy, drugi, no i też częściowo trzeci, jeśli chodzi o, o tą część środowiskową. Tylko tu jest jedna rzecz jakby podstawowa. Długoterminowa strategia, która obejmuje również. Strategię zakupową mediów, bo nie tylko mówimy o energii elektrycznej, ale pewnie też o, 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 o pozostałych, zwłaszcza przy dużych flotach samochodowych, bo tam o, o, o transporcie nie wspomniałem, ale to też jest taki, taki punkt, który trzeba uwzględniać w przyszłości, bo na przykład wymiana nie wiem diesli czy, czy benzyn na samochody plug-in, bo już nie mówię o elektrykach. Elektryki są bardzo dobrym rozwiązaniem, ale w, że tak powiem, w krótkodystansowych. Trasach no, wkoło tak zwanego komina, jak my to mówimy, plug plugin. To jest świetne, świetne, bo one mają spalanie z normami podane według producentów, i przynajmniej na razie jest tak, że no, te, 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 te emisje są uwzględniane zgodnie z deklaracjami producenckimi. W związku z tym, ale to już jest też jakby szeroki odrębny temat. I myślę Marcinie, że tutaj możemy stawiać kropkę, bo jesteśmy jest... troszeczkę po czasie. Myślę, że to jest raptem 20 minut, więc ciągle mieścimy się w tym telegraficznym skrócie. I tak to zostawmy, bo jest jeszcze parę pytań. Bardzo dziękuję Ci za prezentację. W odniesieniu, tak krótko sobie pozwolę, do Greenwashingu, o którym przed chwilą mówiłeś, z tą niekaralnością to chyba nie jest aż takie proste, tym bardziej, że mamy nową dyrektywę Unijną i u Oki się coraz bardziej też ten temat angażuje i co jakiś czas słyszymy o dosyć dużych karach za tego typu przypisywanie sobie proekologicznej działalności, ale zostawmy, zostawmy greenwashing. Chciałbym odpowiedzieć, mamy widzę, cztery pytania, właściwie pięć. Na pierwszy odpowiem ja, tak, prześlemy Państwu prezentację po naszym dzisiejszym spotkaniu w mailingu, a myślę, że pozostałe cztery będą już zdecydowanie do Ciebie. Więc jeżeli pozwolisz, zacznę od pani Beaty, która pyta, jakie normy musi spełniać samochód bądź pojazd be bezemisyjny? Ostatnio w wielu miejscach mówi się o takim pojeździe, na przykład przy dotacjach. Pojazd no, zeroemisyjny to w, w dzisiejszych czasach to są pojazdy, które uzyskują te tak zwane zielone tablice czyli to są pojazdy elektryczne bądź wodorowe. No, innych dzisiaj nie ma dostępnych. Więc tak naprawdę zeroemisyjny pojazd to dzisiaj to jest pojazd elektryczny i z, lub wodorowy. One są dostępne zarówno jakby w wersjach osobowych, jak i, jak i ciężarowych czyli tych, tych tam może nie ciężarowych, tylko tych takich większych dostawczych samochodów. Ciężarowe też się pojawiają, ale powiedzmy, że to są wydatki na razie, które jakby są, są kosmosem. Więc jakby na to, na to pytanie, mówimy o y, samochodach, które spełniają e, definicję e, opisaną w ustawie, i to są te samochody, które uzyskują zielone tablicę, czyli wodór e, i samochody elektryczne. Dziękuję. Przejdziemy do następnego pytania. Czy zawsze kontraktując dostawę energii elektrycznej z Oze musimy wymagać potwierdzenia jej pochodzenia wyłącznie w postaci gwarancji pochodzenia energii. Czy nie wystarczy wskazanie na przykład w umowie, z których instalacji OZE pochodzi zakupiona energia? No nie, właśnie i to jest to, to co mówiłem, bo jakby tu mamy dwa rodzaje. Deklaracji, że tak powiem, producentów energii. Pierwsza to jest właśnie deklaracja, która mówi o tym, że pozyskujemy odnawial... jakby zieloną energię z odnawialnych źródeł i wskazujemy pochodzenie, wskazujemy miks przede wszystkim. W tym miksie możemy wskazać też oczywiście jakby konkretne, że z takiej i takiej lokalizacji. Natomiast ten certyfikat, czy ta informacja jest raczej informacją taką powiedzmy PR-ową dla, dla, dla pewnych czynności, które nie są związane z formalnym raportowaniem MSG. Dzisiaj w Polsce. W Polsce. Jedynym dokumentem potwierdzającym pochodzenie energii, który jest dokumentem, który pozwala formalnie wyraportować zieloną energię, są gwarancje pochodzenia. Tylko i wyłącznie. Dziękuję. I dalej. Trzymając własne instalacje PV, również na wolumen wyprodukowany z tych instalacji, należy uzyskać gwarancję pochodzenia. A jeśli tak, to w jaki sposób? Nie, nie, nie. Tu mamy sytuację, w której dystrybucja jest odpowiedzialna za przekazanie informacji do nas, robi to w różnym cyklu, ale, ale przede wszystkim w cyklu w cyklu rocznym, że tak powiem. W zależności oczywiście też od, od, od sprzedawcy, bo to jeżeli mamy umowę kompleksową, to robi to to, to, to mamy to na jednej umowie, jeżeli mamy umowę sprzedażową, czyli zmieniliśmy sprzedawcę i korzystamy z innej, spół, z innej z innego sprzedawcy niż ta, ten, ten, ten historycznie zasiedziały sprzedawca, czyli głównie państwówki, tylko państwówki plus Eon. E. Mamy taką, takie zestawienie roczne, w której jest informacja o tym, ile wyprodukowaliśmy własnej energii na własnym przyłączu oraz ile tej energii zużyliśmy i to jest wystarczające do tego, żeby to uwzględnić w raportowaniu. O gwarancjach pochodzenia mówimy wtedy, kiedy ta energia dostarczana jest spoza własnego źródła wytwórczego. Oczywiście dla dużych instalacji, bo nie wiem o jakiej też wielkości mówimy, dla dużych instalacji tam mamy jeszcze jakby raportowanie do URE o, wy, o ilości wyprodukowanej energii, jakby tam są, są koncesje, czy, czy jakby może jakby bardziej zgłoszenia, zgłoszenia do, o, do URE jakby źródeł wytwórczych i tam wtedy już jeżeli ta instalacja oczywiście nie pracuje w naszej Sieci, to wtedy już tak. Natomiast, jeżeli one są podłączone do naszej sieci, gwarancje pochodzenia nie są potrzebne, bo mamy jakby gwarancję wyprodukowanej energii u siebie, u siebie w zakładzie, u siebie na fakturze czy na zestawieniu rocznym, który przysyła nam sprzedawca. Kolejne pytanie. Część dystrybucyjną zakupujemy u operatora systemu dystrybucji lokalnego. Część sprzedażową na wolnym rynku. Obok tego gwarancji pochodzenia w podmiocie pośredniczącym czy możemy go pominąć i gwarancji zażądać bezpośrednio od OSD skoro w miksie ma on 30% z OZE z OSD nie od sprzedawcy bo zakładam że tu mówimy o trzech podmiotach dystrybutor jest dystrybutor jest jakby graczem pasywnym dystrybutor jedynie przysyła nam energię którą kupujemy od sprzedawcy bądź od podmiotu który tą energię wytwarza na przykład w umowie z CPPA Nalicza za, nas, dla nas, za, za, za to opłaty, natomiast to sprzedawca, który dostarcza nam tą energię, powinien. Takie gwarancje pochodzenia dostarczyć, ale my nie jesteśmy w stanie wymusić na nim tego. To znaczy, to co pokazywałem, jeżeli w PGE mamy 30% wolumenu zielonej energii, no to on własnych gwarancji pochodzenia ma 30% i może się okazać, że on nie będzie miał własnych gwarancji pochodzenia już dla pana, ale takie gwarancje powinien e, dla was e, zakupić na rynku. Tylko wtedy może się okazać, że to będzie cena wyższa niż od pośrednika, czyli od podmiotu, podmiotu jeszcze tam powiedzmy podmiotu trzeciego. Dobrze. Ale gwarancja pochodzenia zawsze sprzedawca. Dobrze, to ostatnie dwa pytania, które widzę dosyć chyba, wydają mi się krótkie i łatwe. Czy można uzyskać certyfikat posiadając własną instalację, i czy jest to wymagane? Nie, tak jak wcześniej wspomniałem, to zależy jeszcze tak jakby jaka, jaka wielkość i czy to jest własna instalacja na autokonsumpcji, ale zakładam, że pytanie dotyczy autokonsumpcji. Nie. Jakby raportowanie umożliwia jakby wyraportowanie wyprodukowanej energii na podstawie danych od sprzedawcy, nie potrzeba gwarancji pochodzenia. I ostatnie pytanie, czy jest różnica z jakiej energii? Czy wiatr, słońce, woda, kupujemy świadectwa pochodzenia? Pytają mnie o to sprzedawcy. Tak, dzisiaj tej różnicy nie ma, jeśli chodzi o formalności. Natomiast gwarancje pochodzenia mamy z każdego źródła odnawialnego, czyli mamy dzisiaj słońce, wiatr, woda i biomasa. I sytuacja jest taka, że ja na przykład na rynku się spotkałem, że odbiorcy nie byli zainteresowani gwarancjami pochodzenia z biomasy. Chcieli gwarancję pochodzenia jedynie ze słońca i z fotowoltaiki, czyli z tego takiego, powiedzmy, jakby człowiek z boku spojrzał, to takiego prawdziwego odnawialnego źródła energii, ale z perspektywy dzisiejszego raportowania ESG czy świadectwa pochodzenia, tej energii nie ma to znaczenia. Natomiast może być sytuacja, w której na przykład IKEA powie, ja chcę, żebyście mieli gwarancję tylko z wiatru i z, ze słońca, i wtedy to ma, ale nie jako jakby formalność taka raportowa, tylko narzucenie pewnych wytycznych od partnera biznesowego. No dobrze, to na sam koniec podzielę się nie pytaniem, ale opinią pani Agnieszki. Bardzo ciekawa prezentacja, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Państwo podzielają tą e, opinię. My na pewno bardzo dziękujemy Państwu, że spędzili z nami ten czwartkowy e, poranek. Ja dziękuję szczególnie oczywiście Marcinowi Zubryckiemu z nur tu za e, dzisiejszą prezentację o transformacji energetycznej. E, Państwa zapraszam do bieżącego śledzenia, czy naszych social mediów, czy strony internetowej, bo kolejne webinary przed nami. W tym miesiącu już żadnego nie zrobimy, bo nie damy rady, ale już niedługo dowiedzą się Państwo, co przygotowaliśmy na maj. Tymczasem życzę Państwu miłego dnia, równie dobrego jak ten poranek. Zapraszam do kontaktu, jeżeli będą mieli Państwo więcej pytań, czy to ze mną, czy. Z Marcinem. Jeszcze raz dziękuję bardzo i mam nadzieję do zobaczenia. Dziękuję serdecznie, również. Do usłyszenia, mam nadzieję. Dziękuję bardzo.